Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A to już drugi epizod naszej przygody z Baldur's Gate 3. Tak więc dzisiaj nacisnę oto ten przycisk. Psionic energy radiates from the prisoners, but they do not react. No. I teraz w sumie powinienem mieć możliwość w sumie ich zostawić. Albo wywołać walkę, wiecie co, chyba nawet wywołam walkę. Ale to za chwilę, najpierw chciałbym pozwiedzać parę rzeczy. Aha, dobra, czyli już... Nie będę ukrywał, nie pamiętałem, czy to w końcu zapisałem jak po tej rozmowie, czy nie, ale okej. O, zwój z fałszywego życia, zwój zadawania ran, fajnie. Chyba nawet wiem, z czego będę mógł skorzystać. Tylko właśnie jeszcze jedna sprawa. Czy ja mogę z tego zwoju się nauczyć? Aha, za 50 sztuk złota mogę się nauczyć tego czaru na sloty, okej, fajnie. Dobra, mniejsza z tym, na razie chodźmy, zwiedzajmy. Okej. Mam tam jakąś wykrwawioną kapłankę i kolejny przycisk. Jedna sztuka złota, serio. Nie mogliście dać, nie wiem, z 5, bym wtedy sobie czar nowy nauczył się. Co my tu mamy w ogóle? Oczywiście, wiedza tajemna, porażka. To wcale nie jest tak, że... Gdzie to są te statystyki? Jeszcze nie pamiętam w sumie sterowania. No, wcale nie jest tak, że mam 16 w inteligencję. I nie dosyć, że to jeszcze gdzieś... A. Gdzie to jest? No, wiedza tajemna plus 5. Inteligencji miałbym plus 4, czy co? Nie wiem, ale ogólnie plus 5 do wiedzy tajemnej. Ale oczywiście nie, musi się nie udawać za każdym razem. Dobra. W takim wypadku szybki zapis i... wciskamy. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Okej, jest jakaś scenka? A i właśnie, dla tych, którzy jeszcze nie zauważyli, numerek się trochę zmienił. Bo była po prostu aktualizacja, która jakieś tam bugi ponoć z multiplayerem zmienia, ale nie będę ukrywał, nawet nie wiem, jakie to były bugi do końca, bo ja jeszcze multi nie ruszałem, po prostu jakoś, jak wiecie, nie miałem okazji. Ostatnio mam naprawdę zalatany czas, że tak nazwę, więc... W sumie mój jedyny czas spędzony na graniu to ten, który widzicie tutaj na odcinkach. Poza tym, jak jeszcze Foragera przygotowywałem zapasy, tam wtedy mam sporo. I mogę powiedzieć, że wtedy właśnie też wykorzystywałem sobie właśnie to, że miałem czas na to, żeby robić przygotowywania. Aha, przemieniłem ją. Super. Aha. Szkoda, że te kwestie naprawdę nie są dźwiękowione, ale nie będę ukrywał, rozumiem to wszystko, jeszcze zobaczę co, jak, gdzie, kiedy, że tak nazwa. I mam nadzieję, że uda się znaleźć jakiś sposób na to oczyszczenie. No ale dobra, mniejsza z tym. A, chwila. Mamy kluczek, a tutaj było chyba jakieś pudełko zamknięte? Nie ma? Co ja? A, do kieszeni wziąłem. A, dobra, tak miałem mniej złota niż myślałem. Upuść to pudełeczko, no i idziemy. Co, da się jakoś przestawić, czy walczy tym dwuręcznym, czy jednoręcznym? Może da się, jeśli bym miał tarczę czy coś, ale póki co nie posiadam takich egzemplarzy broni, więc trzymam sobie pancerza, więc no. Ja się nic z tym nie zrobię. I co my tu mamy? Okej. Jest tu jakiś płomień, na szczęście chyba da się go ominąć. Tak, da się ominąć, więc idziemy. O, autozapis. Czyli coś wielkiego się tam dzieje. Aha, kolejna scenka, serio. Patrzaj, to jakiś demon. Aha, i to nawet nie jeden, jak się okazuje. Tylko, że pan Macko Kciulu jednego unicestwił. Aha. I pan Macko Kciulu umarł, ale drugi pan Macko Kciulu stoi. Okej.
We will deal with the Geich after we escape. Okay. Czyli muszę po prostu podłączyć przekaźnik, czyli to coś? Okej. Chociaż nie ukrywam, wolałbym chyba powalczyć, tylko ósmy. Dobra, wiecie co? Nawet jeśli chciałbym powalczyć, nie sądzę, żebym miał prawdziwe szanse w tym starciu. Dobra, w takim wypadku towarzyszko, biegnij. Spróbuj przynajmniej z łuku kogoś trafić, tylko kogo? Jest ktoś skuszony może? Poza normalnym zasięgiem, czyli kara do strzału. Dobra, wstrzelaj do tego. I jeden, no oczywiście. Co innego mogło się trafić? Mnie w szczególności. O, chybienie. Całkiem miła odmiana. Dobra, na mojego też chybienie i... wow. W sumie nawet nieźle to wyszedło, że tak to nazwę. 222 obrażenia jest ogłuszeniem. Dobra, tylko na ogniu mogę do tego dojść. Nie, no może też w tą stronę. Ale dobra, ja może zostawię jego pod opieką, że tak nazwę. JTL, czekaj, tam było i... nie wiem. Oni są odporni na ogień, czy nie? Jeśli nie, to chyba wiem co i jak i... odporny, cięte, kłute, obuchowe. Nie podaś nośne trucizna, na pozostałe odporni, a to jest force. Tylko to jest 1d4 plus 1, czyli nawet w maksymalnym rzucie ich nie pokonam. Dobra, zobaczymy, czy iluzja coś pomoże, może ciągnąć ich uwagę chociaż trochę. Dobra, i... nie, oczywiście, nic. Jakby nikt nie zrzucił we mnie kulą ognia za połowę mojego życia i się cofnął. Dobra, atak bronią wręcz, stówka. Nie zepsuj tego, proszę cię. Dobra, nie zepsułaś. W sumie nic więcej nie mogę zrobić. Jeden. Po prostu zabójcie te obrażenia. Serio? Tamten gość jest ogłuszony, czy co tam znowu? A mimo to... w niego nie trafiasz? No cóż. A właśnie, jakie obrażenia sobie robię? 1d6. A odporny chyba znaczy, że otrzymuję połowę obrażeń. Tak naprawdę nieważne co zrobię i tak... nie ma tracić większego sensu. Dobra, 85, a tym ile mam? 90. Może się uda, może dobiję przynajmniej jednego. O, na styk. Super. Dobra. To biegnij. Co prawda powinien na siebie narzucić te efekty, ale no, jakoś tak... no nie zrobiłem tego. Za szczęście chybił. Co w sumie... może być dla mnie zbawienne, bądź co bądź. Dobra. Da radę? Nie, nie da rady, więc dobra. Z jakiś, którego chociaż... nie wiem, sam. W sumie sam naprawdę nie wiem, co ja chciałem przez to wszystko powiedzieć i tak dalej. Okej. 72, tym to 72. Oskrzydlenie, co? A, za blisko. Dobra, teraz będzie większa celność. Nie wiem, czemu jakoś tamten wydaje się groźniejszy, z tego skuszą. No oczywiście, że we mnie. Po co w kogoś innego? Chybienie krytyczne. Dobra, cicho. 6, a tutaj mamy 5. Wątpię, żeby udało mi się go pokonać, ale w sumie to jest moja jedna nadzieja. Chociaż, czy ja wiem. W ogóle, słuchajcie się przy okazji w muzyce, ona jest super. A, chwila, nie, mam rozwiązanie. Zapomniałem o czymś takim. Zobaczymy, czy trafi obu. Obu za 4.
Wiem, że w sumie tak nie powinienem tego robić. Jestem bądź magiem, a magii z papierem w teorii. A nie ma żadnych zaklęć, które by mogły mi teraz pomóc. Ale trudno. W jego przypadku po prostu tej se umrę se. No. Że jakimś cudem nie trafiają we mnie. Jakoś tak naprawdę krytycznie nie trafiają w moją postać. A możesz go trafić? Trafiaj. Dziękuję bardzo. No i biegnij ile się da. Musimy stąd uciec. Serio? Chybiłeś w kogoś, kto ma klasę pancerza bodajże 11? Oj, kolego. Naprawdę nie należy do najsilniejszych chyba. Dobra, dobijaj. Miałeś dobić, a nie. Okej, w takim razie skocz. JTL się tym w sumie nim później zajmie, a teraz biegnij. Co się dzieje się? Serio, kolejna jakaś scenka? Aha. Kolejni. To jest jakiś trupek. A zapiszę, zobaczymy co w nim jest. Pusto. Na bezpieczeństwo wolałbym wczytać, żeby potem nie było jakichś niejasności. Dobra, biegnij. Idź, dobra. Dobra. Większa szansa, więc nie będę ukrywał, wolę spróbować w ten sposób, niż ryzykować z łukiem. Chociaż, nie ukrywam, fajnie byłoby mieć postać, która właśnie jest mistrzem ucznictwa, że tak to nazwę, czyli być może naprawdę dobrze się posługiwało łukiem tyle. W sumie nie będę ukrywał, chyba jest dosyć kiepska sytuacja, więc może dobrym wyborem będzie rzucić tę zbroję maga. Trwa do pełnego odpoczynku. Gdybym to wcześniej wiedział, to już dawno bym sobie to rzucił. Ta klasa pancerza byłaby dużo lepsza. Teraz jaką mam w ogóle? Atak magiczny plus 5, atak wręcz plus 3, 0, a klasa pancerza 14. Ja, no, dalej nie jest to może standard wojownika jakiegoś czy coś, ale fajnie, że przynajmniej mam lepszą klasę pancerza. I dobra. Mam nadzieję tylko, że nic nie zgubi, że tutaj biegnę. Jak tam się ciągle chybiają, więc chyba jest dobrze. Znaczy ten statek albo Zaryl zarządza waszych głów? Wiecie co? Nie żeby coś, ale powiem szczerze, ciekawa sprawa, można grać tutaj tym Tiflingiem, czyli diabelstwem bodajże od Zariel. Przepraszam Zariel, ale trudno powiedzieć, czy jest dobrze przetłumaczone, ale w sumie ktoś, kto jest tak de facto demonicznym przodkiem potencjalnego gracza, może chcieć tutaj nas zabić, że tak nazwę. No i można w sumie nazwać tego kogoś demonicznym przodkiem, tak właściwie to diabelstwa mają klątwę, czy tam powiedzmy efekty danego, może tak nazwę, osobnika, ale niekoniecznie są z nimi związane krwią czy coś, chociaż po części ich magia wplotła się w krew jako reprezentowanie jakiegoś paktu, ale dobra. Skacz. No, miałeś skoczyć, a nie odchodzić. Skacz po prostu. No co jest swoim skokiem? Patrz. Klikam opcję piękną skocz, a ty musisz tu podejść, żeby tam doskoczyć, serio? Dobra, to skocz ile możesz po prostu. I biegnij z tej konsoli, w sumie nawet nie chcę już walczyć z tym wszystkim, po prostu. Nareszcie. Aha. Czyli teraz ja tym dziwnym mackami będę się posługiwał. Tymi samymi, które były w tej całej scence. O, patrzcie, smokę. I uwaga, uwaga, i pewnie płomień idealnie w momencie, kiedy miałem wystrzelić. To oczywistość. Znaczy nie wystrzelić, czyli aktywować. I co, statek se umarł? Nie zdążyłem, czy... A nie, udało się, dobra. W ostatniej chwili mi się udało. Super. Dobra.
Brawo ja po prostu. Brawo ja. Nie zosiła w rękach jak na czarodzieje. No dobra, moja postać akurat ma plus 3 bodajże do siły, więc to jeszcze nie jest aż tak źle. I zrozumiał, że może trochę się utrzymać. Aha, czyli jednak jeszcze nie teleportowaliśmy się do końca. Dobrze. No i wczytywanie. Wielka chwila. Długo jeszcze, gro. Bo ja tak właściwie no nie mam całego dnia na to, żeby siedzieć tu i nagrywać. Nie będę przeczył. Ekran wczytywania dosyć ładny, ale... poza tym to niestety strasznie długie. Więc no, gro... Masz zamiar to przyspieszyć, czy będziemy tak wiecznie tutaj siedzieć i czekać? Dziękuję bardzo. Przyspieszyłeś się. Dobra, tymczasowo. Chyba będę musiał, powiem wam szczerze, też sprawdzić, jak działa Baldur's Gate na drugim silniku graficznym, bo to są ogólnie właśnie taka ciekawostka 2. Vulkan i DirectX 11, domyślnie jest Vulkan, ale... No wcześniej czy później będę musiał sprawdzić też DirectX-a. No patrzcie, jakiś Tiefling, który obserwuje Nautilorda. Znowu jakieś ruiny, to jest jakieś... Nie wiem, czemu wyglądam tu na jakiegoś goblina czy coś, ale trudno powiedzieć tak właściwie. Aha. Jakiś drow. Znowu gobliny. Albo pół drow też to może być. Tak czy siak jakieś istoty. Które nie wiadomo czy w ogóle bym się cieszyły z tego, że ten statek spada. Upadcie piesek. I coś się wybuchło. Oczywiście. Musiało być źle. Że co, że my się rozbijemy? Nie udało się bezpiecznie uciec, ani nic? Aha. Piękne. Jesteśmy kamieniem w twarz i nagle przez to spadamy ze statku. Takie naturalne, takie piękne. Ale muzyka dalej epicka. O, patrzcie, kamień obok nas spada. Oczywiście wszystkie części... Co? Co to się stanęło? Nie mówcie, że przez tą całą kijankę mam już takie możliwości psioniczne. A może to jest też kwestia tego, że jestem gitianki? Nie wiem. Bo już taka ciekawostka, gitianki też mają dosyć ciekawą moc, potężną moc psioniczną. Bo nie aż taką jak Illitydowie, czy jakoś tak. Bo tak się nazywałem też Mindflayery inaczej. Są właśnie upieszczy umysłu. Mała butelka. Nic ciekawego. Takie dosyć standardowe. I mogę wam powiedzieć, że jesteśmy chyba w tym momencie, który widziałem na pierwszym w ogóle live gameplayu z Baldur's Gate'ów. Którzy Lariani prezentowali po prostu, jeszcze jak tam niektóre rzeczy wyglądały całkowicie odmiennie. Musiał być fishing, kiedy te monstery przyjechały. Bad luck. Szanty dla suczej królowej? Okej. Okay. Chleb, ser, woda i inne rzeczy. Oczywiście bierz wszystko, jak to tak miejsce w RPG-ach. Aha. Coś mi... Aha. Albo mi się wydaje, bo to jest przeróbka tej piosenki, takiej tej całej chyba wiosły, wrzuć czegoś tak. Dobra, mniejsza z tym. Ciekawie to wygląda, ale... O, jakiś list. A, przeczytaj. Sy, kocham cię. Widzisz, powiedziałam to. A jeśli spotkamy się jutro, powtórzę ci to. I będę ci to powtarzać, aż się zestarzejemy i posiwiejemy. Zróbmy to. Ruszajmy do wrót Baldura. Wiem, że to ryzykowne, ale tu też nie jest bezpiecznie. Ostatnie miesiące były niełatwe. Ale kiedy jesteś przy mnie, zawsze jest mi trochę lżej. Zostaw swoją łódź i spotkajmy się na wzgórzu nad starym mostem. Zabierz ze sobą tylko to, co zdołasz nieść. Więcej nie potrzebujemy. Nie spóźnij się. Całuję, Anna. Okej. Ciekawa sprawa. Nie przeczę. Ale zanim to, to warto byłoby chyba tutaj zobaczyć co, jak, gdzie, kiedy, że tak nazwę w kwestii wszystkiego. O, punkt nawigacyjny?
Starożytny krąg runiczny, dobra. Czyli tu i tak wytłumaczyli z fast travel. Blast your door! Stop! Not another step or I'll... Wait. You. Aha. You're one of that lot who were attacking the ship. Suddenly, you see what she sees. Ty jesteś grupy, co atakowała statek? Feel what she feels. Aha. Distrust. Hostility. Because you are Gith. Aha. No. You were on the ship. Captive. Aha. I can feel the parasite in your head. Czyli to, że jesteśmy Gith? You tried to get my pod open, didn't you? Probably wanted to kill me and loot my corpse. Don't come any closer. I've seen your kind's handiwork, and I won't fall victim to it. Get away. Aha. Dobra, czyli muszę przekonywać do tego, że można mi zaufać. Fajnie. Maybe I have other reasons. Either way, come any closer and I will kill you. Zobaczmy, czy w ogóle do czegoś to doprowadzi. I'm not interested. Aha. Aha. Zagrożeniem jest kijanka gajków, a nie ja, czy coś? Dobra, spróbuję to. Pewnie się nie uda, ale... 13? Nie, nie ma szans. Serio? Jakieś rzuty na coś, do czego mam znajomość, nie wychodzą. A 14 na perswazję wyszła, kiedy potrzebuję 13, nie mam żadnych bonusów i jeszcze mam charyzmę niską. All right. Say you didn't leave and we didn't come to blows. What then? Wspólnie przetrwamy i będziemy dzięki temu silniejsi. What? Join you? I suppose there's plenty of other things that are set on killing me around here. Fine. But understand that I'll cut you loose the moment I have to. You can call me Shadowheart. W sumie... Powiem szczerze, taka... Ostra babka, powiem szczerze, ale dobra. Aha. Zapisuję, a nie można. Ha, super. Czyli jeden błąd i będzie źle. Dobra, co wiesz, moi ludzie? Nasza obecność w tej sferze jest dobrze ukryta. I know enough to know I have to keep an eye on you. Okej, dobra. Jestem Starki. Pośpieszmy się. But try anything suspicious and I'll kill you. W ogóle patrzcie, brzuchomóstwo. Dobra. Zaktualizowany dziennik, córka mroku, do twojej drużyny dołączyła nowa postać, przyciągnij portret, w lewym rogu, dobra. Zobaczmy, jakie ona ma możliwości, kim ona tak właściwie jest. Więc tak, postępne serce, kleryk, ale coś poza to? 14 siły, 9 zręczności, mam 16, charyzma 14. Aha, czy jest klerykiem oszustwa, dobra. Wysoką półelfką, postępne serce, aha. Piękny, tak? I co to w ogóle za zbroja? Koszula kolcza, średni pancerz, 13, zręczność minus 1. Czy jakiś bonus, czy coś, dobra. Ma tarczę, nie wiem, czy bym mógł ją nosić. No i ma buławę podstawową. I uwaga, uwaga, czy mogę ubrać tarczę? O, mogę. Nie mam biegłości, ale mogę. Pokazuje to jednocześnie, że ten miecz da się właśnie dzierżyć jedną ręką. Dobra, fajnie, warto wiedzieć. Oczywiście nie będę takim jełopem i oddam jej tarczę spokojnie. A swoją drogą patrzę, ona ma tylko 1 HP więcej ode mnie. Ciekawe. Znaczy, chciałbym sobie może nawet nie tyle co ciekawe, co... No nie najlepsze, patrząc na to, że... Ja jestem magiem, ona jest kapłanem, a kapłan jednak chyba bardziej powinien siedzieć na linii frontu od czardzieja. Ale dobra. Przy okazji, odnowił mi się zaklęcia. A jednocześnie... Dobra, straciłem pancerz maga. A, czyli mogę tylko na siebie. Dobra. Nie będę nawet czekał, rzucam to, nawet jeśli to jest kosztem tego, że będę mógł tylko jedno zaklęcie używać. Powiem szczerze, tak będzie bezpieczniej dla mnie. Oj. Super. Kolejny.
Czyż tu się... Ta, szykuje się kolejna bitwa. Dobra, szybki zapis. Zobaczmy, na co ich stać. I... oczywiście. O! Mamy dwóch rannych i jednych... Nie, wszyscy są trochę ranni. Dobra, fajnie. Może nawet się uda. Okej, skacz. I zobaczmy. 90 masz, jeśli byś chciała uderzyć w ten sposób. Święty płomień. Do 8 tutaj masz 50. Okej, dobra, skupmy się może na zwykłych uderzeniach. Z tego co widzę, co raczej innych szans nie masz. Tarcza wiary. Jeszcze bardziej kalasa pancerza można zwiększać tym. Ciekawe, czy to w ogóle się kombi. No szczerze się tak, to rzucam chyba wzmocnienie na moją postać i stworzę magicznego tanka po prostu. Dobra. Ale mniejsza z tym. Co? Dziesiątka? Okej. Dobra. Tego bym się nie spodziewał, ale teraz tak. Jak z ich odpornościami mają jakikolwiek? Nie, wszystko bije im standardowe obrażenia. To zobaczmy, jeśli uda mi się ich unicestwić. Nie, oczywiście. Chybienie krytyczne, bo po co miałoby być inaczej? Aha. Serio? Tak tylko... Tak po prostu to? Jezus, ta walka jest trudna. Ale dobra. Zobaczmy, na co nas stać. W takim wypadku spróbuję tym razem podejść do tej bitwy delikatniej, ostrożniej czy coś. I w takim też wypadku zdecydowanie jeszcze przed wejściem w bitwę muszę zobaczyć, czy da się zrobić jedną rzecz. Ja już mam ten pancerz maga, czy tam zbroję maga. Nie mogę tylko niestety rzucić kogoś jeszcze. Teraz może zobaczmy jeszcze najpierw, jak wyglądają klasy pancerza. 14 do 14. Dobra, to już dla siebie w takim razie tarcza wiary. A, czyli to wymaga koncentracji. Dobra. Teraz jesteś trochę lepiej chroniona. No i spróbujmy swoich sił ponownie, może tym razem jakoś to przeżyjemy, czy coś. I powiem szczerze, spróbuję tym razem bez podchodzenia. Na zasadzie... na przykład czymś takim. O, to 95, że trafi, a nie 50. Ciekawa sprawa. Ona to użyje ostatnie użycie czaru. Teraz, no, jak już ostatnio zauważyłem, jest. Jeśli to ma 4, D6, to maksymalnie może zadać 24, ale minimalnie może zadać 4, jeśli trafisz oczywiście. Teraz tylko właśnie najważniejsza kwestia, warto to ryzykować czy nie, dobra. Innego wyjścia nie mamy, jeśli chcemy to przeżyć. 14, dobra. Się udało. W takim wypadku biegnij. Tutaj. I... można zanurzyć jakąś broń tutaj w pobliżu. Dobra, nieco. Po prostu koniec rundy. Moja druga posępne serce. I teraz tak, Starki. Ty możesz użyć dla siebie tylko słowa przed orężem chyba, więc nie. 1 do 4 plus 1 od Force. I to mam 100% na to. 3 strzałki! I tu mam pewność, że trafię. Dobra. Fajnie, a mój ognisty pocisk? 95. W takim razie podbiegnij. I tak. 1 do 4 plus 1. Czyli tu maksymalnie 4, znaczy 5. 5, a spróbuję w ten sposób. I zobaczmy. Tam 2, tutaj 7. Okej, nie jest najgorzej. Wow. I teraz tak.
Tutaj mam 3, tam mam jeszcze 7. Spróbuj robić tego tutaj. Okej. Zużyłem co prawda wszystkie moje zaklęcia, ale... Dobra, chybienie. Starki... 98. Dasz radę. I dobijaj. No, proszę cię, byliśmy tak blisko zwycięstwa. Okej, chyba to pancerz wiary naprawdę pomógł. Okej. Użycie przycisku ogniska na mapie, aby udać się na długi odpoczynek w obozie. Długi odpoczynek przeznacza PW i siły. Okej. Czyli, że muszę użyć długiego odpoczynku, żeby móc odzyskać swoje zaklęcia. W sumie powiem wam szczerze, póki jeszcze moja postać nie zmarła, mam tą zbroję maga. On ma tarczę wiary, może nie trzeba będzie tego robić. Ale niestety coś czuję, że wcześniej czy później będę zmuszony to zrobić, a teraz chodź, posępne serce. I co my tu mamy? Rapier. 1d8 kłuta. I możliwość używania przez finezję, srebrny medalion, sztylet. Okej. Weź wszystko oczywiście, czemu by nie? Jeszcze tu gdzieś jakaś skrzynia jest. No nie mów, że nie możesz tam wejść. Dobra. Przynajmniej tyle. Trucizna, Martwy łupieżca. Jakieś takie dziwne rzeczy oczywiście i tak będę zbierał. Taka już jest rola gracza. Powiem wam szczerze, mamy pół godziny. Trochę się rozkręciło. Mamy bitwę i pierwszą porażkę w sumie. Jednak pokazuje, że ta gra... No czuć niewybaczalność D&D-mom, bądź co bądź w tym wszystkim. Więc ja tutaj stoję, robimy stabilnego zapisa. No i dziękuję wam bardzo za uwagę. To by było na tyle. Następny odcinek, zobaczymy co będzie. Oczywiście, podkreślam, codziennie jeden. No i póki co, jak już mówię, to wszystko, więc trzymajcie się. Hej, hej.